Cześć, tu Zuzia! Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z długo wyczekiwanym przez Was filmikiem, a będzie to widzowie z Instagrama kontrolują mój dzień i koniecznie zaobserwujcie mnie na Instagramie, jeśli chcecie brać udział w tego typu zabawach i brać udział właśnie w tych ankietach. A teraz bez przedłużania przejdźmy do filmiku. Ja niedawno wstałam, jest już po 10:00 i zapytałam się Was przed chwilą, czy moje śniadanie ma być słone czy słodkie, bo jestem już bardzo głodna i zaraz sprawdzę. Sprawdzimy, co wybraliście. Wybraliście śniadanie na słodko, więc mam tutaj płateczki z mlekiem z malinami. Tutaj macie wyniki Waszej ankiety. Ja sobie zjem i zaraz do Was wracam. No to smacznego! Ja już zjadłam moje śniadanie. Cieszę się, że wybraliście to na słodko, bo na nie miałam bardziej ochotę. I następna ankieta była o tym, w co mam się ubrać. I mam nadzieję, że wybraliście ten zestaw ze spodniami, bo Was o to prosiłam, bo jest 7 stopni, ale może mnie nie lubicie i wybraliście zestaw ze spódniczką, ale o tym się przekonamy zaraz. Dobra, jak możecie tutaj zobaczyć, wynik jest pół na pół, także musimy jeszcze chwilkę poczekać. Ja już się w miarę ogarnęłam, umyłam zęby i właśnie sprawdziłam Instagrama, no i chyba mnie nie lubicie, bo wybraliście na mnie spódniczkę i no trudno, trzeba się ubrać, więc zaraz się ubieram. Przebrałam się w moją stylizację, przed chwilą sprawdziłam Instagrama i okazało się, że ten drugi zestaw ma więcej, ale już się przebrałam w to i będę zawsze robić tak, że jak wstawię ankietę, to po 10 minutach od jej wstawienia będę sprawdzać wyniki, także musicie się spieszyć z odpowiedziami, bo to jest tego właśnie przykład. Ja już się uczesałam i w międzyczasie dodałam Wam ankietę, co będę teraz robić, ponieważ jest 11:40, sobota i mieliście wybór, żeby wybrać albo żebym została w domu i oglądała Netflixa i YouTube'a w to południe, albo wyszła gdzieś na spacer. Minęło 10 minut, sprawdziłam Instagrama i wybór był 50/50, tutaj możecie zobaczyć. Postanowiłam odczekać jeszcze 5 minut, a gdy znowu sprawdziłam, dalej było 50/50, więc postanowiłam w takiej sytuacji, że wybór należy do mnie i wybieram, że nie ma co siedzieć w domu, jest sobota, idziemy na spacer. Ja już jestem na dworze i zanim pójdziemy na spacer, postanowiłam pójść do sklepu, w którym kiedyś znalazłam lody ekipy, żeby zobaczyć, czy nadal tam są. Jestem na Starówce, jest trochę zimno i niestety w sklepie lodów ekipy nie było, ale pani powiedziała, że niedługo będzie dostawa. Chodzimy tutaj to już tak sobie z pół godzinki i już się trochę rozgrzałam i trochę zgłodniałam, więc postanowiłam, że kupię sobie z mamą przekąski i zaraz dam Wam pytanko na Instagramie, kto ma płacić za przekąski, ja czy moja mama? Tutaj właśnie budują nowy hotel, jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda od dołu, od fundamentów, to ja Wam tutaj właśnie pokażę. Jesteśmy już przy mojej jednej z ulubionych restauracji i mam nadzieję, że wybraliście dobrze. Zaraz sprawdzam ankietę. Mam nadzieję, że dokonaliście właściwego wyboru. Właśnie sprawdziłam Instagrama i jest 67% na moją mamę i 33% na mnie, więc bardzo dobrze dokonaliście słusznego wyboru. Bardzo Wam dziękuję i teraz idziemy jeść. Grzeję rączki, bo trochę zmarzłam i czekamy na zupkę. Jest tu już tutaj nasza pyszna zupka rybna. Ja się zabieram do jedzenia, bo muszę się rozgrzać. Jeśli będziecie w Gdańsku, to koniecznie przyjdźcie do Mont Balzac, bo mają tam pyszne jedzenie. Między innymi mają zupę rybną, ja ją właśnie tutaj mam. Są tam w niej małże, krewetki, ryby i różne inne owoce morza, także naprawdę Wam polecam. Nie jest żadna reklama, to jest naprawdę jedna z moich ulubionych restauracji. Oni mają tam dobrą zupę, frytki, nuggetsy, naprawdę wszystko. Mont Balzac, polecam. Ponieważ spacerujemy już tu od dłuższego czasu, to zapytam się Was na Instagramie, czy mamy spacerować dalej, czy czas na słodką przekąskę. Sprawdziłam ankietę i bardzo się cieszę, bo idziemy na coś słodkiego. Teczka już kupione, ale muszę Wam powiedzieć, że
sobie dopiję kawę i wracam do domu, bo telefon mi się zaraz rozładuje, także odezwę się do Was troszkę później. Ja właśnie wróciłam do domu. Powiem Wam, że trochę zmarzłam od tego, jak mnie ubraliście, no ale nie było aż tak źle. I teraz muszę zrobić dwie rzeczy, których w ogóle mi się nie chce robić. Muszę dokończyć lekturę i posprzątać, a nie chce mi się robić tych dwóch rzeczy, więc postanowiłam, że zrobię jedną z nich i to właśnie Wy wybierzecie, którą z nich zrobię. Zaraz wstawię Wam ankietę, czy mam posprzątać, czy mam czytać lekturę. Wszystko zależy tylko od Was. Czekałam 20 minut, zanim sprawdziłam Instagrama, ale było 50 na 50. Odczekałam jeszcze 10 minut, ale dalej było tyle samo, więc znowu ja wybieram i wybieram oczywiście czytanie lektury. Wracam do Was, jak przeczytam dwa rozdziały. Skończyłam czytać i gdybyście byli ciekawi, co czytam, to ja czytam bez piątej klepki i powiem Wam, że ta książka jest nawet fajna, taka zwariowana. Chcę Wam koniecznie coś pokazać, bo byłam kilka dni temu w piwnicy i znalazłam taką świeczkę Yankee Candle Cotton Candy. Ona siedziała w tej piwnicy z 4 lata i mega się cieszę, że ją znalazłam, bo kiedyś to był mój ulubiony zapach, kiedyś po prostu za nią szalałam. Ona kiedyś była różowa, ale już wyblakła, bo tam 4 lata siedziała, jak już mówiłam. Ja pytałam parę razy w sklepie o tą świeczkę, ale sprzedawcy powiedzieli mi, że nie ma już takich świeczek, że oni już jej nie produkują. I po prostu zapomniałam o tych świeczkach i kilka dni temu właśnie znalazłam ją w piwnicy. I wpisałam sobie z ciekawości w internecie, czy taką świeczkę jeszcze gdzieś można kupić i pokażę Wam normalnie jakiś hit. I weszłam na Allegro i zobaczyłam, że tam można kupić tę świeczkę za 400 zł. No normalnie jakiś hit, ja bym nigdy nie dała tyle za taką świeczkę. Także naprawdę bardzo się cieszę. Moja świeczka, chociaż jest czerwona, to dalej pachnie przepięknie. Jest już po 18 i szczerze to już trochę zgłodniałam, ale nie mam nic za bardzo w domu do jedzenia, więc będę musiała iść do sklepu i nie wiem, czy kupić pizzę, czy pierogi. Sama nie wiem, co wybrać, więc to Wy wybierzecie. Albo pizza, albo pierogi. Decydujcie. Jeśli wybierzecie pierogi, to chyba na nie mam bardziej ochotę, bo właściwie pizzę jadłam wczoraj, ale wybór należy do Was. I jeśli wybierzecie pierogi, to zapytam się Was, czy to mają być pierogi na słodko, czy też na słono. Wybraliście pizzę, nic nie szkodzi, chociaż jadłam ją wczoraj, dobra pizza nie jest zła. Ja teraz jedę do sklepu i widzimy się później. Pizza jest już gotowa, nic w niej specjalnego, zwykła pizza z mrożonki, ale czasami lubię sobie taką zjeść. Jest już za 28 i zadam Wam zaraz na Instagramie ostatnie pytanko, a mianowicie będzie to pytanko, jak mam spędzić wieczór i będziecie mieli dwie możliwości. Albo pójdę na dwór na rower, albo będę grała z moją koleżanką Leną w Robloxa. Wy decydujecie, zaraz Wam wstawię ankietę. Chcę Wam serdecznie podziękować, bo wybraliście Robloxa. Ja już za chwilę dzwonię do mojej Leny, ale zanim zadzwonię, chciałabym Was się z Wami oczywiście pożegnać. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę. Koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama, bo wtedy będziecie mogli być częścią różnych innych filmików. Wpadajcie też koniecznie na TikToka i zostawiajcie oczywiście subki z dzwoneczkiem i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! Bye.